Na jednego nie grało, nie? No tam jest raz, dwa, Dobra, trzy, teraz tak. cztery, pięciu Niemców jest. Kto bierze lotnictwo? Kurka, kurki nie ma dzisiaj, tak? Ja zawsze ja mogę się latać, jeżeli nic nie chce. No dobra, to nowi na pilot. No zobaczymy w ogóle, co to jest za misja jeszcze, czy jest w ogóle nic. A tak z góry gadamy się. Blazo. Wlocz będzie mój, ja wezmę jakiś bombowy, to wlocz będzie mój strzelcem. Spoko. Tylko mam pytanie. Jaki serwer? No nie słyszałem. FK, Franz Kaiser skrót. Franek Kazimierz. Dobra. Tylko FK wpisz. Ruscy czy Niemcy? No jak to? Wiadomo, na ruski idziemy. Niemcu będzie wlać. Ja. Teraz będzie dobrze. Ja bym skręcił ruskim wpierdol spuścił, ale... Też chciałby pan kierowiu. No, szajba, możesz wejść tam. Będzie kogo wlać. Są lotnicy? Nie ma lotników. Kierowca, bo pan panteru grać. Nie, są piloci na dole. No. To ten dwie bola, jedna na rogi, druga lewie w stronę, czerpie stajało. O, kurczę, balans już zachwiany, aczkolwiek jak wchodziłem, to to było pięciu Niemców, jeden Rusek. Tutaj to gdzie? Drzewo nie dociągnie. Koło Czesia, do czołgów pana. Koło Katiuszy. A nie wiem, gdzie on... Tutaj na środku drogi. Katiusza stoi na środku drogi. As stoi, ja stoję, tutaj ktoś, tutaj jeszcze naprzeciwko Asa i mnie. Nie wyświetla się. To ma okulary takie ładne. Ja jestem... No, takie ładne ty masz, widzę. Widzę. Ja mam okulary? Dobra. No pewnie, że nie masz okulary. A to teraz tak. Rudą tylko, strętą brodę. Słuchaj, tylko masz białe. Dobra, ale... potrzebujemy tak. Potrzebujemy zwiadu piechoty i skauta, żeby ktoś wziął. Z tym zresztą już stoi. Ile piechoty będziemy mieli? Ile mamy jedyniczkę? Raz, dwa. Kto jest w piechocie? Ja. Cześć, Asik. Kto jest w kogusie? Ja jestem w kogusie. Dawaj do dobrze, kto zostaje dowódcą tego zwiadu to tutaj w skaucie? Daj mi lornetkę. Po co ci Asik, możesz zostać dowódcą Asik, zwiadu? Asik, tak. Dobra. Dobra, do, słuchajcie Asa, tak? Zwiad słucha Asa. Ja bezpośrednio z nim się kontaktuję. Możecie pojechać na dwa pojazdy, będzie lepiej, bo czego wam się jednej rozwalą, to będziecie mieli się przesiąść. Dobra, Asik, siedzę na kanale. Ale nie widzę, to nie widzisz na mapie. Drugi pojazd ja zajmę jako kierowca. No to daj na ten... Nowi, wróć potem tylko. Panowie, idziemy na pytor Gledowa, tak? Pierwszy nasz waypoint. Ja nie widzę. Drogę zaznaczam flagami. Taką drogą pojedziemy do Gledowa. Uderzymy ich z flanki, bo główne miejsce do zdobycia to są krzewiny, jak widzę, tak? Czekajcie, jeszcze spojrzę, co tu jeszcze jest. Ja potrzebuję jednego człowieka do czołgu. Dobra, wszyscy są? W tej trójce, co ja kieruję? Tak. Zrobicie mi zwiad na... Czekaj, tylko zobacz, jakie są poziomy. No, jesteś w bombowcu? 20, 40, 17, to jest tyle metrów. Zobaczę, jakie się poziomy. Rozwaliłeś to spawa? 12. Tu jest okej, dobra. Podawajcie mi kwadratami pozycję ewentualnie. Zwiat jest na 114.069. Okay. Kontynuujcie do Gledowa, wyjeżdżajcie później na to skrzyżowanie na następny punkt, waypoint i spróbujcie osiągnąć przyczółek, który zaznaczyłem pierwotnie, tam flaga z kółkiem strzyżykiem, tak? Tak. I zróbcie tak. Tam rozpoznanie, czy jest czysto, no? Ewentualnie czy jakieś siły się nie przemieszczają z ich bazy do tego punktu. Tam musimy po prostu bezpiecznie dojechać, my już tam jedziemy zaraz z czołgami do nas. Będziemy przechwytywali ich siłę, a część z was zatakuje po prostu... Czyli pan teraz czuje się prawo, ciekawe. A się 300 metrów do skrętu lewo. Ja go niewyraźnie to wyraźnie to pan też gadał, ale... Gdzie się przejść na akrę? No na akrę przejdź. Ja nie mam akrę. W lewo, to przejdź. Będzie cisza. Przeszedł. No ładnie, myślę. Mądry chłopak. Czy loty nad bazą Wroga są legalne?
Tak. Kurwa. To nic nie zrobisz, jak będziesz bombardował czy strzelał, to nic nie robisz. Koleś, zaznaczyłeś dwa krzyżyki. Jeden z flagu, drugi będą. To ktoś inny. A, okej. Okay. Przy fladze, to żeby dobra. Wniosł ktoś. Co, Ryszka, jesteś? Mają myśli, że na dół. Jestem, no nie wiem, to lata, ale nie są. Wywalił mnie w ogóle. Pamiętajcie, że możecie bombardować tych myśliwców, macie tam 250. No jest. Jedną. No, ale zawsze. No, ja tam latam nad bazą, będę miał. Zaraz wam zlecę wam misję bombową za chwilę, tylko na razie odganiacie samoloty. Gdzie jesteśmy, widzicie na mapie, gdzie dążymy. Tam zaraz będzie z ten. Będzie tam zwiat za chwilę, ziemię dojedziemy czołgami, żeby nas nie rozwalili. Chodzi o to, żeby nam nikt z powietrza nas nie załatwił. Ty komandiry, Jerzyka. Jechamy na pewno nie złapujemy na 2 km. Poczekaj chwilę, na mapę spojrzę. Tutaj w prawo. Prosto w lewo i w prawo. Dobra. Ty kierujesz. Przyjął. Co bierzemy? No to już jesteśmy. Jeszcze 85, dlatego że ona jest w miarę szybka, a jednocześnie dobre działa ma. Jeszcze nie, jeszcze kawałek. Odna pan korektuarzy, druga i tak. Stój. Jechać? Nie wjeżdżaj tam, bo tam nie będzie dawaj, widać. Dawaj, no wjeżdżamy na drugą flagę już, chłopaki. Jesteśmy tutaj już w miejscu. Dobra, rozglądajcie się teraz, szukajcie ten, czy więcej ruchów wojsk, obserwujcie, czy nie widać tamtą. I w ogóle znajdźcie jakiś punkt, który będzie trochę miał widok na krzewinę. Bo ja tam w terenie ciężko się udać. Nowi, wrócisz po mnie i mam opcję, żeśmy polecieli. Ja rozmawiam na sekundę. Ktoś pochował flagi. Tak. Ale my jesteśmy w punkcie zaznaczony poprzednio przez je. Przed zaczołkiem, nie? Przed nami? Spróbujcie, to na pewno nie Asik? Boga, zaraz. Boga, na mojej 12 jest czołg. Nikt z naszych. No Pantera, ale to nikt z naszych. No to się ładować, nie? A w czym? Z czego chcecie ładować? No to z czołgami. No jeszcze nie dojechaliśmy tutaj. Musicie przeczekać, nie dajcie się sprowokować, tylko obserwujcie, gdzie ona jest. My zaraz podjedziemy i w dupę walniemy. Koneserzy. Ja jestem na zewnątrz, na razie. Co mam tutaj czołgu? Pędzimy do was. Jesteśmy już w ogóle dawy. Ja się kręci chyba. Cały czas patrzcie, gdzie ona jest, nie? Możecie na mapie ją zaznaczyć, jak chcecie. Słuchaj, jest na 12, w mojej 12. Tutaj nie ma kompasu, jak siedzę w środku. Asik może podać te namiary. Ja na 40 obcę teraz. No jakieś 300-400 metrów przed nami chyba. Oni gdzie jesteście? Mogę palić z czołgu? Oni są, tą panterę widzą na punkcie, zaznaczam wam na mapie. Tu są. Spróbujcie zaznaczać mniej więcej, gdzie lotnikom, gdzie ta pantera jest, oni zaraz zaatakują. Musimy schować i w lecie i poczekamy na to. Z mojej strony kierunek 40 działów. Z drugiej strony. Które? Z drugiej, czyli co? 40 moja? Czy nasza lewa? Z lewej od czołgu. Z lewej, dobra. To 40, tak? Od was będzie 145 gdzieś tam. Daleko? Wyraży samolot na nami przyleciał, także uważajcie. Mamy myśliwce zaraz tam przyleci. A, z daleko? Chłopak, jak tam samoloty? Jest myśliwiec w powietrzu. Widzę pantery, stój! Polisz troszkę do przodu. Stoję. No, ja nie trafię. No stoję, no o co ci chodzi? Nie pital, tylko strzelaj. Mamy to działo załatwić? Jeszcze. Mamy zdobyć działo? Jedzie tam drogą na 140. Polisz, pozwól nam zdobyć działo. No atakujcie, dobrze, atakujcie. Dobra. Przed nami widzę wystrzał, 129 widzę wystrzał przed nami. Ja mam być kierowcą? Tam pociski badają, dobra. Jechał, ale pojechał na... Czysto. Mów, gdzie mam jechać, po prostu tam pojadę. Tu. Zobacz, widzisz ten ostrzał na 129? Mniej więcej? Możemy jechać. Krzakach. Załadowany. Idź, dawaj, ja proszę. Czekaj, pierdolę tam prawie. Jesteś? Jestem, koło ciebie. Jakiś samolot są też, nie? To ich. Sztuka to nasz. Pamiętaj, dawaj, jedziemy.
Widzisz, jara się coś tam rozwalili, jara się. To nie widać cholera, to działa. Nie? Tutaj na lewo dalej. Słuchaj, tutaj na lewo coś jest, nie? Piechota, niech nie sprawdzi od lewej naszej czołgu, czy tam nie ma tej pantery. Tutaj prosto jest. Wiesz, jakieś czołgu lewej naszej. Te ciało jest na wprost nas. Patrz. Na wprost nas, tak. Jaki kierunek? Kurwa, co nam mnie wypierdoli. Kierunek podaj. Dobra, załatwione. Biało, załatwione, cześć. Biało zdobyte. Pięknie, przejmijcie. Słuchaj, tak weź te pancerpały. Dobra. Coś strzela właśnie, też słyszę. Grzesiek, ale to piechota. Ale mi nic nie mówi prawa, lewa, mówcie kierunki, panowie, no skurde, no dzisiaj nie gra. Tam, gdzie celujesz teraz, w prawo. Ja nie mogę się obrócić, nie mogę ci powiedzieć kierunku, musiałbym cały czołg obrócić, bo mi się... Słuchaj! Z lewej strony celu, strzela. Bo ja mam bardziej celną broń. Polis, jedźcie na 117.092. Czekaj, ja popracuję z lornetką. No. Czekajcie. 76. Ty też bierzesz? Tak, zwykle pojedziemy. I teraz w prawo. Będziemy się przesiadali na razie. Chociaż nie, nie da się przesiadać. 76. Ja mogę 76, bo ja mam lejtnanta. A się w prawo. Dawaj do mnie na kierowcę. Dobra, jedź prosto, przejdź, tutaj nie przejdziemy przez te zasieki. Polisz, ten, weź na Gunnera, ja na chwilę muszę ZW, dobra? Tam patrz. Jestem szajny. No ja jestem. Czekajcie, ja do tego działa pójdę, co? Znaczy, dobra. mówię Polisz, myślę ten, gadżet, dobra? A się, no. Szukaj drogi z lewej strony. No miałem kiedyś jednego dowódcę, gadżeta tylko. No nie nadal, nie chcę tego zmienić. Dobra, ZW. Policji jeszcze raz tam podjedziemy. Jest już, nie? I prosto teraz, tak? I tam ustawy. Ale już wiedzą, że tam jesteśmy, nie? Dobra. To trzeba podjedziemy. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj działo jest, które miejsce, z innej strony podejdziemy. Wiesz, że chciałem walczyć. Tam widziałeś to? Nie, szukamy się, odpłacimy. Nie wiemy, że tu po lewej stronie, tu po lewej stronie działo. Ale wiesz, że to nie te działo nam się zwaliło, tylko co innego. Tutaj w tym okopie działo. Pantera, która nam uciekła. Poczekaj, Asiek, ja wyjdę tam. To Bartuś tam jest. No. Nasłuchujcie i informujcie nas, gdzie mogą być jakieś ich siły. To jest przeciwlotnicze. Jak, Bart? Przeciwlotnicze, czyste. Czyste. To jedziemy, tam czołg stoi, musimy go z tego drugiego działa. Jeszcze zmieńcie panowie ten, zmieńcie sloty nowi i watch i pójdźcie. Już to zrobiłem. Watch też? No, z watchem ruszyła nie ma. Asik. 90 stopni w prawo teraz. Czekaj, a spadł. Chodźcie, potrzebujemy sił pancernych, teraz nie musimy opadać. 85, ale... Poprzaka tak samo, patrz. Uważam, spoko. Ej, kto jedzie na tym czołgu? 134. Kto jest w SU? Niemiec chyba. A czołg, kto jest przed nami? SU 85. Na bazie. Stój. Do przodu troszeczkę. Stój. Dobra, jedź. Już nie mogę ja. Nie mogę ja. Co zrobić? Spierdolamy. Nie słyszę, co ty mówisz. Samolot. Ja mówiłem, że samolot leci, nic to bombarduje, a nic sobie spokojnie idzie ten, środkiem drogi, jak gdyby nie było nic. Znaczy, w szakach i tak by nas zbombardował. Dowódco, potrzebujemy wsparcia lotniczego, bo tutaj nas łoją, no. Widziałeś to raz? Widziałeś to? Widziałem. Samolot nas przynajmniej mnie. Samoloty latają i robią przewagę. No musimy go dobra, już jak na pierwsze zajmę, to idziemy straciliśmy. Straciliśmy lotnika. Roger. Rozkazał. Może skoczysz na pilota, to ciążysz na to. Coś ty zrobił? Wysiadłeś? Nie, już na nawa 4. Załatwiam. A
ty można wsiadać. No ja jadę dalej. Można wsiadać. Cały? Ten garat melduje, że można leżeć. No, ten leżeć. Przejmujemy się. Dawaj. A, jestem uszkodził mi, kurczę, wóz. Wskakuj. No bo na to się samolotki. Nie dałeś mnie w ogóle... Właśnie, jest ktoś w czołgu? Jestem. Jesteś w czołgu? Jestem. Może się dlaczego się chyba. Cześć, ale nie jest... Łoś, ale nie skrzypi tobie ten mikrofon. Cześć, ale nie. Czy ktoś z nas jeszcze jest w SU-85? Chyba nie ma. SU-85 ja jestem tutaj. Już niedaleko. I? Jeszcze do samych nie możemy wjechać, bo tam są z pancerzczykami czekają. Trzeba obstrzelać, po prostu to z daleka z HE obstrzelamy, tylko najpierw trzeba czołgi. Jak, Reszka? Czysto. Jak, Grzesiu? Coś tam widzisz? Ty był ten królewski i pantera. No pilnuj Czesia, nie? Dupy. No. Lepiej pilnować niż robić koło. Stójcie. Czekajcie, ja wyskoczę. Czołg na 198. 198 czołg. No i już go tam atakuje. Grzesiek też mu wali. Opa. Za nisko, Grzesiek. Tak. A zjedziesz? Willisem? Jadę Willisem. No to uważaj, będziesz mieć po jeszcze lewej stronie nisko, teraz. Stój. Patrz. Przed nami, u nas, widzisz? Nie strzelać. Widzę. Tylko na pocisku swoich. Dostał. Już jest zapięte, może się je do przodu. Tam na polu coś się biega. Dzięki. Ja tam. A CPR, tutaj go ty pisa dawaj. Taki drift. Z okna. Kto jedzie w tym E34? Dobra, derwi ogień i derwi. Cześć, jak uszamy. Słyszałem PS. Masz tył osłonę. Z prawej strony. Nie żyje. Tu przecież tak musimy wyjść, wiesz? No. A coś jak chcecie w antenie wali. Za dwu? Wzdłuż tego lasa bardzo dobrze, Czesiu, jedziesz. No tutaj chcę. Tam coś było słychać, nie? No, Empik strzelał. Lubiłem gdzieś, Czesiu, a jest dobra. Idziemy na flagę? A mamy wyjście? Dobra, tam stań, już się nie wysuwaj dalej. Ty masz snajper, Bart? Tak. Spojrzyj tam. Dobra, ja wylezę. I rozglądam się. Wyłącz, Czesiu, ten silnik. Tam Niemcy latają. Czysto. No, wal. Wyłącz, Czesiu, silnik, bo rozglądać nas. A ja posłucham wtedy, dzięki temu, czy jakieś czołgi to nas nie wyszło. Nawet ten, drogi samolot. Z lornetką to pracuje. Strzeliwujcie krzewinę. Chodź, od lewej strony zejdziemy. Paskiem, znaczy tymi drzewami. No. Dobra. Ktoś od lewej strony trzech pojazdy. Kurde, na murku się zawiesiłem. Czekałem jakiś. Tak, to jest... W czołgu, ale to na dekadę wygląda. Po Hitlerka.
Ale z naszej perspektywy czy... Działo widzę. Tam słyszę jakieś silniki. A się jadą pewnie. Ale to jedłem. A, chyba jakoś się polepszy nie jestem. Osłaniamy barwy, jak podejdę bliżej. O, ktoś od tyłu nas chyba wali. Sprawdzam, tył. Tak, ktoś wali, ale to nie to samo. Muszę starej... Dobra, jasna sprawa? Napieprzać te krzywiny. Gadżet, bo tam miałeś jakąś sprawę do mnie, to ten, to chodźmy kanał niżej. Jak masz jeszcze? No, moment, moment. No. Albo od nas strzela na flagę? Lekcja na tym iPhone. Oczołki mamy tutaj już większe. Gdy będziecie podchodzić, to mówcie, to przerwiemy ogień. No, mam jak 300 metrów. Dobra, przerwać ogień. Przerwać ogień, nie strzelajcie. Tak. Lecimy bardzo. Nie strzelajcie teraz, chłopaki. Podjeżdżamy, tak? Nie, nie podjeżdżamy, czekamy tutaj. To jest dobra rola. Ale wali ktoś, wali ktoś. Ktoś inny, to nie my. To Bart, chodź bardziej w prawo. Ja szukam właśnie kto. Zmieniam na przeciwpancerny. No, ale nie słyszę żadnych silników, czołg. Bart, możesz ten, przepraszam, ten, możesz Lecha przerzucić na stoliku asa? Bo chcę pograć. Dolają do nas. Sorry. Że przeszkadzam, no. Uciekam. Nie ma bomb, które nas nie widać. No tylko KM to są. Ja bym dupek tutaj zajebana. Będę. Nowy pilot, to się nigdy tak nie lata. Kurde, nie mogę tego. Nie mogę tego flaka przejąć, cholera. KFZ słychać. Ja tylko pilnuję, żeby was nikt nie objechał do dupy, nie? Bart. Nie podjedzie sobie. Piechota sobie da radę. KFZ też mówił, że jedzie. Nie, powiedziałem, że przerwijcie ogień, dlatego że tam są nasi. Bo chłopaki powiedzieli, że są 100 metrów i powiedziałem, żeby przerwali. Jestem na fladze. Nie było rozkazu strzelać, że się. Czołgam się. Co jest, wiesz? O kurde, ktoś strzela do mnie, ktoś podszedł, na czołgi ktoś podszedł. Runek. Z lewej strony, z UMG tam ktoś strzelił do mnie. Niemiec jest z tyłu za czołgiem. Ściągam wrogą przewagę z flagi. Ty tego widzisz, powiedz. Tam, gdzie ja stałem, po prawej waszej stronie. Niemiec jest. Kurwa, zabił mnie. Za wami, na linii drzew, tam, gdzieście stali. Przypieprz tam z HE. Tam? Tak, gdzie, tam, gdzieście stali, w to miejsce przewalił. Za wami, leciał. Za tym drzewem? Mhm. Po to, kurwa. Wal tam po tych liniach drzew, gdzieście stali. Zabił mnie. Po lewej i po prawej walcie. Już nie zabił. A, już? Widzisz? Gdzie jest was czołg? Że was z dupy nie was podjechał, no kurde. Ale mówiłem, że przyszedł ciul, no. Za moim czołgiem, późno. Na mojej dupie czołgu chcesz się tam. Weź tam, rozjedź go, kurwa. Ale ja szukam tego czołgu, że rozjeżdżam i skałem się. No tam, gdzie myśmy przystali z policją, to tam... Stali te. Wiesz, żebym ja was widział w ogóle. Jak byś się pojechał w tym dupie? No, pojechał. Dobra, zdobyliśmy flagę, panowie, to najważniejsze. Poświęcenie, ale zdobyliśmy. Ale policz, ja tu dalej leżę, tak uważajcie. No nasze, zdobyliśmy, ważne, żeśmy zdobyli to. Poświęciliśmy się, ale zdobyliśmy, ładnie się. Wracamy tam, pogonimy ciula. Czy się dorwałeś go tam? Nie wiem, coś... No on był tam, gdzie stałeś, w tych krzakach, no, tam, gdzie staliśmy. No i dostał, jak ktoś tam, wiesz. Myślę, że to widać. Ja jestem na spawnie. Właśnie próbuję się zorientować, co tu musimy zrobić.
Bo ja pierwszy raz na tej mapie gram. Musisz, znaczy to teraz wskazy następujące są. Trzeba zdobyć krzewinę. Aha. Możesz dołączyć do piechoty, jak chcesz. Dajcie mu na miarę, gdzie jesteście go. Pasem się trzymajcie wszystko. Pośmiewko. No, to jakbym mógł prosić. To chodzi, jedziemy, to mam trójką. No. Dobra. Chłopaki, jakieś tam rezultaty? Ryski, no, zdobyliśmy krzewinę, no. Rezultaty są. Ale mówię, dostałem, kurde, przejmują. No lera. Już... To jedziemy po list, kurde. No zapinam i no mogę. Zaczekamy na ciebie, wiesz? W tej pozycji, gdzie jesteśmy. Karabiny też się podbiegną. Dobra. Karabiny też. Gdzie jedziemy teraz, Asia? No, tam gdzie walczą. No właśnie. O to pytałem. A, ja tam się muszę z tobą kiedy na flachę umówić, do Rudy pojadę, nie? Dobra. Karty przygotuj, zamkniemy się w piwnicy i jedziemy z tobą. Tam albo ja tam przygodę. Paweł. Tutaj będzie chyba bez tego, bez lotnictwa. O, to będzie jedną flagę, to będzie stary. O, jest! Panie. Do szczęścia, żeby wszystko wykonać, tam były dwa czołgi potrzebne, nie? Kameralnie. No, mamy tylko jeden, no. Ciężko będzie robić osłonę jeden drugiemu. Ale zadymili, kurde. To ty wchodzisz bardzo na czołg, tak? Tak. Jak mi... No, no. Tak sobie to też na przykład zaczynamy. Co, mam wyjechać na północ, nie? Żyjemy. Panu opanować ten... Zapytamy, że to jest. Jednak ty tym samolotem lata i strzela.
tam latam. Chłopaki, ja na razie lecę, bo nie gram na jeden sprzęt. Na parę rzeczy w domu muszę robić, będę później. A, policja znalazła mi kolejne dokumenty o ten, o moim porządku. Między innymi, że przebijał się kamerami, przebijał się tam jakieś fragmenty walk z kochtami. Jeszcze chciałem jedną rzecz cię zapytać, poczekajcie, bo tak ja tam jeszcze... Kurde. Tu lata niższy, kurwa. On tu lata nad bazą i nam w bazę. Ten mikrofon tutaj. Nie wiem. O co się pytaj, bo jak włącza się, to ten dźwięk jakiś taki się zbudza. Ja wiem, że te fizdy walą, a ja tutaj spojrzę.